Okularki w kurwik. Odpalamy. Dzień dobry, kochani. Aktywny i pasywny pressing. Jak to zjeść? O co to chodzi? Chodzi oczywiście o to, jak presujemy, jak wysoko, jak odbieramy piłkę i gdzie to się dzieje i do czego zmuszamy rywala. Żeby dobrze zrozumieć, o czym będziemy rozmawiali, trzeba najpierw dwie definicje sobie wyjaśnić. Aktywny pressing i pasywny pressing różnią się przede wszystkim tym, że w pasywnym pressingu te linie, które tu widzicie i to ustawienie naszej linii defensywy oraz to, w jaki sposób nasi zawodnicy podchodzą do sytuacji, w której tracimy piłkę, w jaki sposób my ustawiamy się, czyli w jakich strefach i jak wobec rywala nasze formacje, czyli obrona, druga linia, no i oczywiście zawodnicy ofensywni, w jaki sposób ustawiają się na boisku wobec rywala po stracie piłki. Innym słowem, chodzi o kształt naszej defensywy i zachowanie poszczególnych zawodników w poszczególnych strefach w defensywie. Tak można by było ogólnie określić pressing pasywny. Cóż to w takim razie jest ten pressing aktywny? Pressing aktywny można by sprowadzić do tych strzałek, które tutaj są narysowane, ale one bardziej odnoszą się do tego, nie w jaki sposób nasi zawodnicy się ustawiają w defensywie, czy w których kierunkach będą się poruszali, ale przede wszystkim do czego my zmuszamy rywala, czyli do jakich zagrań my poprzez zachowanie naszych zawodników w defensywie zmuszamy rywala. Innymi słowy, w którą stronę naszym aktywnym pressingiem potrafimy i możemy wprowadzić rywala, w które strefy. Teraz tak, jeżeli chodzi o pressing pasywny, to w zasadzie wszystkie narzędzia, które do tego mamy, znajdują się na ekranie taktyki wśród poleceń drużynowych. Przede wszystkim pierwszym elementem pressingu pasywnego jest to, jak się nasza drużyna zachowuje po stracie piłki. Czy my natychmiast doskakujemy do rywala, czyli niezależnie od tego, gdzie tę piłkę stracimy, czy w środku boiska, czy na połowie rywala, czy na własnej połowie, czy my natychmiast, w zależności od tego, gdzie nasi zawodnicy w przypadku tej straty się znajdują, od razu mają doskakiwać do rywala, zamykać tę strefę z piłką, która od razu wymusza troszkę inne zachowania naszych zawodników, niezależnie od ról, które żeśmy im przypisali. Bo jeżeli będziemy chcieli, żeby oni od razu presowali, to wtedy tam, gdzie ta piłka zostanie przez nas stracona, zrobimy taki mały blok, taki mały kocioł, czyli zamkniemy tę strefę, będziemy starali się w tym miejscu boiska tę piłkę jak najszybciej odzyskać. W momencie, kiedy wybierzemy sobie przegrupowanie, to będzie oznaczało, że nasi zawodnicy w pierwszej chwili po utracie piłki będą starali się wrócić na pozycje, które wynikają z ich ról. No i teraz, przypisując im rolę, musicie dobrze się orientować, jak ci zawodnicy w tych rolach spisują się, jak się zachowują z piłką, jak się zachowują bez piłki. Bo w wielu przypadkach ten niedoceniane przegrupowanie pozwala nam tak naprawdę bardzo szybko zamknąć możliwość swobodnego rozegrania piłki przez przeciwnika. Tutaj oczywiście też dużo zależy od tego, w jaki sposób oni grają piłką. Na pewno jeżeli mamy przeciwnika, który gra szybko, szczególnie skrzydłami, bezpośrednimi podaniami, innymi słowy z kontry albo taką tiki-taką, czyli próbują jak najszybciej stworzyć zagrożenie na naszej połowie,
Przegrupowanie nie pozwoli nam tak naprawdę temu zapobiec, bo oni od razu po przejęciu piłki będą starali się kontratakować, czyli będą starali się bardzo szybko tę piłkę przekazać na wolne pole do swoich zawodników i my, innymi słowy, możemy nie zdążyć się przegrupować. Wtedy ten counter press jest bardziej wymagany. Natomiast jeżeli gramy z rywalem, który rozgrywa głębiej piłkę, bardziej cierpliwie, który stosuje catenaccio, czyli takie spokojne rozgrywanie z głębi pola, albo tych, którzy stosują kontrolę posiadania, czyli najpierw im zależy na tym, żeby po odzyskaniu piłki spokojnie się ustawić, rozegrać ją gdzieś w własnej strefie, czy przesunąć się w stronę środka boiska, wtedy przegrupowanie jest bardzo dobrym pomysłem, bo pozwala nam spokojnie się ustawić w swojej strefie defensywnej i przygotować na to, jak rywal będzie tę piłkę rozgrywał. To jest element takiego pasywnego pressingu. Drugim elementem pasywnego pressingu są te linie, które ustawiamy, czyli linia nacisku i linia obrony. Dzięki tym dwóm liniom my tak naprawdę wyznaczamy tylko naszym zawodnikom ofensywnym przy linii nacisku i defensywnym przy linii obrony miejsce na boisku, strefę czy wręcz tercję boiska, w której my mamy do tego pressingu przystąpić. To są pozycje, takie średnie pozycje naszych zawodników, które oni będą przybierali po stracie piłki. Jeżeli damy tutaj ścisłe krycie, jeżeli damy tutaj wślizgi albo brak tych wślizgów, to są też elementy pressingu pasywnego, bo one nie mówią o tym, w którym kierunku my będziemy tego przeciwnika chcieli zepchnąć, tylko one mówią, w jaki sposób będziemy starali się ten pasywny pressing wywierać. Kolejnym elementem pressingu takiego pasywnego jest wybór naszych ról, ponieważ każdy z tych zawodników, oprócz tego, że ma jakieś zadania ofensywne, wykazuje również określone zachowania w defensywie. Nie mówię tylko o pozycji, którą zajmuje na boisku, ale również to, jak się będzie zachowywał względem piłki. Na przykład środkowy pomocnik, czy defensywny pomocnik, jak również pomocnik czy rozgrywający, oni będą głównie zainteresowani piłką, czyli tym, gdzie ta piłka przebywa, a klasycznym takim przykładem jest już oczywiście pomocnik odbierający piłkę. On w ogóle nie trzyma się strefy i nie trzyma się ani formacji, ani linii pressingu, tylko on nieustannie podróżuje po boisku za piłką. Jeżeli rywal będzie ją głęboko odbierał, głęboko ją rozgrywał, a my mamy w swoich szeregach pomocnika odbierającego piłkę, no to przygotujcie się na to, że on będzie bardzo głęboko wchodził w strefę defensywną rywala i tam będzie starał się wywierać pressing. W związku z tym tak naprawdę będziemy grali w dziesiątkę, bo ten zawodnik zacznie być takim wolnym elektronem w defensywie. Z drugiej strony, jeżeli rywal rozgrywa wysoko, to nasz pomocnik odbierający piłkę będzie przebywał raczej na naszej połowie i tam będzie aktywnie podróżował za akcją. Kolejni zawodnicy, tacy, którzy mają więcej zadań ofensywnych, jak rozgrywający szczególnie z funkcją ataku albo wsparcia, tutaj już mamy na pozycji ofensywnego pomocnika, która jest też bardzo ważną pozycją w defensywie, wysuniętego rozgrywającego z funkcją ataku. To są wszystko role, które w defensywie będą raczej trzymały się strefy. Czyli macie pewność, że ci zawodnicy w tym miejscu, gdzie ich ustawicie, będą przebywali również podczas obrony, podczas prób odzyskania piłki i tam będziecie mogli korzystać z ich usług. To jest ważne, kiedy planujecie sobie te linie, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie się wasi zawodnicy będą znajdować. Tym niemniej pamiętajcie o tej ważnej opcji, że jeżeli będziemy kazali im wywierać natychmiastowy pressing, to tam, gdzie ta piłka zostanie stracona przez nas, tam od razu ci zawodnicy, którzy w tej strefie będą się znajdowali, będą przystępowali do pressingu. Ewentualnie dołączać do nich będzie ten pomocnik odbierający piłkę.
Natomiast w przypadku przegrupowania spodziewamy się, że raczej ci zawodnicy wrócą na swoje wyjściowe pozycje i tam zaczną trzymać blok. I to tyle, jeżeli chodzi o pressing pasywny, czyli to, co tak naprawdę my najczęściej odruchowo robimy. Elementami pressingu aktywnego w poleceniach drużynowych jest w zasadzie tylko i wyłącznie sposób wywierania nacisku i tej presji, bo on powoduje, jaką odległość tak naprawdę nasi zawodnicy będą mieli od rywala w defensywie. Ale oprócz tego, że my tutaj tak naprawdę dostosowujemy ten swój sposób nacisku do mentalności, którą przyjmujemy, czyli jeżeli ona będzie bardziej defensywna, to nasi zawodnicy podczas tego pressingu będą też zachowywali się zupełnie inaczej. Oni będą na przykład częściej doskakiwali do rywala, ale mniej chętnie w strefie środkowej, czy już zupełnie mniej w strefie ofensywnej, natomiast tutaj w tej tercji defensywnej na pewno te akcje defensywne będą zdecydowane i natychmiastowe. Jeżeli cofniemy sobie tę presję na rzadziej wywieraną, to my raczej będziemy starali się bronić strefą. To będzie taki pressing strefowy, czyli będziemy utrzymywali formację, będziemy zamykali poszczególne strefy i raczej blokowali zawodnikom możliwość rozegrania piłki, niż starali się ją aktywnie odebrać. Natomiast tak naprawdę kluczowe przy pressingu aktywnym są polecenia wobec przeciwnika. Dzięki tym poleceniom, i nie chodzi tutaj o ścisłe krycie ani pressing, ale chodzi tutaj przede wszystkim o nogę, wybór nogi, którą przeciwnik ma zagrać, my możemy spowodować, że akcje rywale będą się odbywały w określonym, pożądanym przez nas kierunku. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli chcemy, aby rywal grał środkiem, czyli jednocześnie spychamy go do środka tego boiska, staramy się, żeby ich skrzydłowi, czy ich tutaj ofensywnie grający boczni obrońcy, czy jakiś Mezala, czy Carrilero, którzy operują tutaj w środku boiska i mają tendencję do schodzenia na boki i boimy się tych flank, tego skrzydlania, to my tutaj w poleceniach przeciwko rywalowi możemy wymusić, aby temu zapobiec i zepchnąć ich akcje, wymusić do grania środkiem boiska, szczególnie jeżeli tam jesteśmy mocni. Wtedy sprawa jest bardzo prosta. Prosimy, aby nasi czy przeciwnicy, którzy grają na prawym skrzydle, używali raczej lewej nogi i wtedy nasz zawodnik ustanowi się bliżej linii, blokując im możliwość podróżowania tym bocznym korytarzem, a wymusi bardziej od nich ruch w stronę środka boiska i przede wszystkim ruch piłki w stronę środka boiska. Więc wtedy wszyscy ich tutaj prawi skrzydłowi powinni mieć od nas zadanie kierowania ich na lewą nogę, a lewi odwrotnie, na stronę prawą. Niezależnie już od tego, która ich strona, która ich noga jest mocniejsza, tych poszczególnych zawodników, nie ma potrzeby tego analizowania. Wystarczy, że nasi zawodnicy będą w defensywie bliżej linii, bardziej skierowani na skrzydle, zamykając ich możliwość i przedostania się skrzydłem, i zagrania na skrzydło. I odwrotnie, jeżeli widzimy, że rywal kładzie nacisk na środek ataku i lubi się przedostawać środkiem, lubi grać wąsko, to staramy się ich wypchnąć na zewnątrz i wtedy stosujemy odwrotny manewr, czyli chcemy, żeby skrzydłowi na lewej stronie grali sobie lewą nogą, a skrzydłowi na prawej stronie, żeby grali nogą prawą. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nasi zawodnicy będą się ustawiali względem nich bliżej środka boiska, otwierając im w naturalny sposób tutaj korytarze szerokie i pozwalając im operować blisko linii. To już jest pressing aktywny, bo on
w standardowy sposób każe, czy nakłania, czy skłania naszych rywali do rozgrywania akcji w określonych strefach boiska. Możemy jeszcze te same polecenia wydać na oknie pozycji, tak żeby w waszej określonej taktyce zawsze grać w ten sam sposób. Czyli jeżeli tutaj rzeczywiście mamy taką formację, w której spychamy rywala na zewnątrz, to nie starajcie się wydawać tych poleceń w oknie przeciwko konkretnemu rywalowi, tylko przeciwko wszystkim rywalom. I wtedy wszystkich prawych skłaniamy do tego, żeby grali sobie prawą nogą, a lewych, żeby grali lewą nogą. I jak widzicie, macie tutaj pełen wybór wszystkich pozycji na boisku, dzięki czemu, niezależnie od tego, którą formacją wyjdzie na nas rywal, zawsze możemy te same polecenia zastosować, mając pewność, że przeciwnik nam zejdzie albo do środka, albo na skrzydło. Można również przy okazji na środkowych zawodników wywierać tutaj albo więcej, albo mniej presji. Jeżeli chcemy, żeby oni grali środkiem, to razem z tymi poleceniami dla skrzydłowych wywieramy tutaj mniej presji na zawodników środka pola. Dzięki temu oni w naturalny sposób będą mieli więcej przestrzeni do gry środkiem. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że w tym samym czasie nasza linia defensywy jest ustawiona bardzo wąsko, czyli my ich wrzucamy do środka i czekamy na te ataki. I oczywiście postępujemy odwrotnie w sytuacji, w której chcemy ich wypuścić na zewnątrz, czyli wtedy prawym skrzydłowym dajemy tutaj przeciwstawną nogę, ale i na środku boiska wywieramy więcej presji. Tworzymy mniej przestrzeni w środku, starając się, żeby oni sobie grali na zewnątrz. I to jeżeli chodzi o presję i pressing, tyle. Mam nadzieję, że pomogę wam teraz skierować tego rywala w tę stronę boiska, którą chcecie. Życzę wam jak zwykle zielonych strzałek i do zobaczenia.